Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj Was zapraszam na dzień ze mną, czyli będzie dzisiaj vlog. I tego vloga chciałabym zacząć od produktów, które chciałabym Wam serdecznie polecić i przede wszystkim chciałabym tutaj powiedzieć o szczotce do włosów, którą kupiłam ostatnio w Douglasie. Ta szczotka kosztowała mnie 69 zł i jest dosyć duża. Lekka i ma też bardzo poręczny uchwyt. Jest to marka Wellness. Nie znam opinii na temat tej marki. Po prostu mnie zachęcił kształt i ta lekkość szczotki, żeby ją zakupić. I to był naprawdę strzał w dziesiątkę, bo ta szczotka świetnie rozczesuje włosy i też bardzo szybko rozczesuje te włosy. Jest bardzo delikatna dla włosów. Jestem zadowolona z tej szczotki. Używam ją z chęcią i ja długo nie miałam tak dobrej szczotki. I chciałam Wam, kochani, też powiedzieć, że tą szczotkę bardzo szybko się czyści. Bardzo łatwo można usunąć z niej włosy, a zaznaczam, że przy niektórych szczotkach jest to bardzo problematyczne. Tutaj takiego problemu nie ma. Ja już potrzebowałam nowej szczotki, bo wcześniej używałam szczotki Olive Garden, która mi się kompletnie nie sprawdziła, ale o tej szczotce Wam powiem coś więcej w denku, które planuję niedługo nagrać. A drugi produkt, który świetnie mi się sprawdził, jest to płyn do płukania marki Lenor Love. I to są już tak naprawdę, to już jest moje drugie opakowanie, ale wcześniej szafa graficzna wyglądała tak, teraz wygląda tak. Tutaj jest już pusto, a tutaj jeszcze jest co nieco tego produktu. Ten produkt tak przepięknie pachnie, tak kwiatowo i jak wy widzicie sobie pranie w domu, to będzie Wam pachniał cały dom, to Wam obiecuję. Ja, jak jest piękna pogoda, zawsze suszę w ogrodzie moje ubrania, czy też tam pościel, ręczniki i tak dalej, ale czasami nie ma pogody i wtedy wieszam ubrania w mojej łazience, bo mam na to dużo miejsca i wtedy cała łazienka pachnie, a jak otworzę łazienkę, to cały dom pachnie. Bardzo jestem zadowolona z tego produktu i wiecie, że ja bardzo też lubię Lenor Happy. Ostatnio właśnie w Rossmanie była promocja, dlatego też kupiłam kolejne zapasy tych produktów, bo to są moje dwa ulubione płyny do płukania. Oczywiście również lubię płyn do płukania ten niebieski, Lenor. Znacznie częściej Lenor niebieski jest w Biedronce, natomiast te produkty tak często nie występują w Biedronce, dlatego kupiłam właśnie te produkty w Rossmanie. Ale jak zobaczycie sobie te produkty w Biedronce, to kupcie je w Biedronce, bo one są znacznie tańsze w Biedronce niż na promocji w Rossmanie. No i też chciałam Wam powiedzieć, że kupiłam sobie dwie pościele w Home Menu, bo była taka oferta, że jak się kupi jeden produkt, to za drugi produkt zapłacimy 90% mniej, więc skorzystałam z tej promocji i kupiłam sobie dwie pościele i zaraz Wam pokażę, jak te pościele wyglądają. Postanowiłam, kochani, ożywić naszą sypialnię jakimiś kolorami, dlatego też kupiłam dwie takie pościele w Home Menu. Dokładnie wczoraj te pościele kupiłam. Pierwsza już się pierze w pralce i mam zamiar tą pościel po prostu wywiesić w ogrodzie dzisiaj, bo jest piękna pogoda i wiem, że ta pościel mi też szybko wyschnie. A druga pościel jest jeszcze w opakowaniu, również ma przepiękny wzór i teraz po prostu będę kupować pościele z jakimiś tam właśnie wzorami, żeby dodać jakiegoś koloru w naszej sypialni. Oczywiście później Wam pokażę, jak ta pościel wygląda, tylko muszę poczekać, jak ona wyschnie, przeprasuję ją i ją Wam pokażę. No i kochani, tak ta pościel prezentuje się w naszej sypialni. Bardzo mi się podoba ten efekt, bardzo mi się podoba ta pościel z tego względu, że ładnie też zdobi naszą sypialnię. Ja wcześniej miałam białą pościel, powiem Wam szczerze, że było tak trochę mdło. Mam też szarą pościel, ale też ten kolor nie do końca nam tutaj pasował. No i zdecydowałam się na żywe kolory w naszej sypialni, jeżeli chodzi o pościel i jestem naprawdę zadowolona z efektu. Chciałam też Wam powiedzieć, że ta pościel jest bardzo mięciutka w dotyku, bardzo przyjemna.
I ja tą pościel wyprałam rano i ona była sucha w ciągu godziny. Oczywiście wywiesiłam tą pościel w ogrodzie i też chciałam Wam powiedzieć, że mi tą pościel bardzo przyjemnie też się prasowało. Bardzo szybko wypracowałam tą pościel. Ja zawsze prasuję pościele i zajęło mi to jakieś 10 minut. Ten wzór jest przepiękny. Totalnie w moim stylu. Dajcie, kochani, znać, czy również Wam się podoba moja pościel, czy podoba Wam się ten wzór, a ja się już nie mogę doczekać, kiedy będzie wieczór i położę się w tą piękną, nową pościel, która również przepięknie pachnie tym właśnie Lenorem. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, kochani, i mam wolne z moim mężem, a wiecie, że my rzadko kiedy mamy razem wolne, dlatego też postanowiliśmy pojechać na wycieczkę z naszymi dziećmi. Jest to niespodzianka dla naszych dzieci. Dokładnie jedziemy do Dino Parku, który się znajduje w Malborku. My tam byliśmy w zeszłym roku. I to jest naprawdę piękne miejsce, żeby spędzić cały dzień z rodziną. Jest tam dużo atrakcji i naprawdę Wam to miejsce polecam. Niespodzianka to jest dla naszych dzieci. Wiem, że jak będziemy się zbliżać do tego miejsca, to na pewno moje dzieci będą zadowolone, będą szczęśliwe, że my tam właśnie jedziemy, z tego względu, że tam jest mnóstwo atrakcji, naprawdę fajnie tam można spędzić czas. My tam będziemy też bardzo długo, na pewno do wieczora, tam jest czym nawet do 17 i naprawdę Wam to miejsce polecam. Kochani, wszyscy już na mnie czekają na dole, więc będę już szybko kończyć, bo moje dzieci są niecierpliwe, żeby już w końcu pojechać na tą wycieczkę i wszyscy na mnie czekają. Więc co, kochani, zabieram Was ze sobą i zobaczycie, jak fajnie można tam spędzić czas. No i kochani, jesteśmy już w Dino Parku, pogoda nam sprzyja, wchodzimy do środka. Ja idę pierwsza. Nasza Natalia zawsze chce być wszędzie pierwsza. Tutaj również chciałam Wam pokazać, jakie są godziny otwarcia, bo w różnych miesiącach te godziny są inne. Dali, którą no. Możesz zjechać tej tam. A potem pójdziemy do takiego placu zabaw tego. Dobra. To chodźmy ten. Ej, zobaczcie, jaka fajna rybki. To ta pani jest kiedy my. Ja pamiętam, ale mi się to nie podobało za bardzo, do góry w dół, do góry w dół. Ty to ci się to podobało, co? A ci co ta? Tak sobie. Patrzcie, jakie fajne jezioro. To nie jest jezioro. Staw, obej. Zobaczcie, kochani, jak tu jest pięknie. Dzisiaj, kochani, naprawdę jest świetnie. Pogoda nam dopisuje i nie ma tak też dużo osób, więc nie ma też długich kolejek do danej atrakcji, więc bardzo się cieszymy. I dzieciaki naprawdę nasze korzystają. Cześć, Marcel! Nawet słoneczko fajne wyszło. Silna! Jakie ty masz silne ręce, dziecko. Dajesz, dajesz! Brawo! Silna! Brawo! Dałaś radę! A tutaj jest plan Dino Parku i sami możecie zauważyć, jaki ten park jest duży. Dobrze ci idzie. Czy Natalii idzie? Chyba tak. Chyba się zdecyduje. Pamiętaj, jeden, a potem drugi, nie?
No, tutaj trochę masz ciężej. Powoli, nie spiesz się. Znajdź równowagę, synek. Powoli, powoli. Dopiero jak się uspokoisz, zrób krok. No. Dopiero jak się uspokoi, zrób krok, wiesz? Wtedy ci będzie łatwiej. Ja wiedziałam, że ty będziesz chciał od razu tutaj przyjść. I spróbować swoich sił. Brawo, Natali! Super! No i wchodzimy tutaj już. Bierzesz ten. Jeden najpierw odepnij. Jeden, tak. Okej, okay. I przypinamy tu. Cieszę się, że się zdecydowałaś, Natali. Cześć bardzo! Poczekaj, jak się trochę uspokoi, Natali. Co tutaj robi? Co pan tutaj robi? Dajesz radę. No, dobrze ci idzie, córcia. Dasz radę sama? Nie wiem. Nie wiesz. Pomóc? Chyba nie. Dzielna chce być. Dasz radę? Tędy wejść? Na zjeżdżalnię? Brawo! Umiem tam wejść. Jeszcze raz? No, uważaj. Boisz się? No do góry, tak jak za pierwszym razem. No, do przodu. Ale musimy przejść nie tędy. Brawo. Chciałam wam powiedzieć, że blisko Dinoparku jest również zamek. Więc warto zwiedzić te dwa piękne miejsca w ciągu jednego dnia, które się właśnie znajdują w Malborku, a odległość między Dinoparkiem a zamkiem to jest niecałe 3 km, więc samochodem wam to zajmie 7 minut. Dajesz, Natali. Patrz na stopy. Hehe.
idziemy dalej. Kończyć tego vloga, bo będziemy teraz wracać do domu. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni, ale szczęśliwi. Widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.